buldeczka! A nie, programy mi się p***bały. Wczoraj kochałem! Witam. Mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników tubisiowego kremu. Klemu. Dziś przyjrzymy się drugiej produkcji twórców tej przedziwnej bajki dla najgłupszych. Dla najmłodszych. Zapraszam. Samotny punkt na oceanie kołysze się na fali. Aha, jeśli macie pod ręką jakiekolwiek środki odurzające, to radzę wziąć je teraz. Zapraszam. Mały żeglarzu, żagle zwiń, otul się w ciepły kocyk. Za chwilę poznasz ogród na skraju nocy. Słyszałeś, mały żeglarzu? Za chwilę poznasz ogród na skraju nocy! To jest chyba gdzieś między Szczecinem a drugą dawką LSD. Ten dziwny potworek, który uciekł z teledysku Tula, przykrywa się kocykiem i w środku nocy samotnie dryfuje po oceanie? Widzę, że zaczynamy z grubej rury. Dobranocny ogród. Iggy Pigel, Iggy Brzdąk, za chwilę po nas przyleci. Minęło 5 sekund bajki, a już pojawiły się wyrazy, których nie rozumiem. Iggy Pigiem, Iggy Brzdąk? What the fuck? Iggy Pigel, Iggy Brzdąk. Oraz nasze ulubione odgłosy pierdzenia. Wyobrażam sobie scenarzystów tej bajki. Z badań, jakie przeprowadziliśmy, wynika, że możemy w bajkach używać totalnie bezsensownych słów, bo dzieci i tak ch**a rozumieją. To może Iggy Pigiem, Iggy Brzdąk? Ty jesteś naprawdę dobry. Naprawdę dobry. Iggy Pigiel, Iggy Brzdąk. Oto dom. Kto tu mieszka? Maka paka. Maka paka. Maka paka. Maka paka. Cześć, mako pako. Nie dość, że główny bohater tej bajki ma trzy, za przeproszeniem, gówna na łepetynie, to w dodatku nazywa się maka paka? Maka paka. Maka sraka, już madafaka byłoby lepsze. Uczymy przynajmniej podstaw angielskiego. Maka paka. Ham dam aga pang ing ang u. Maka paka aka waka mika maka mu. I nagle wszystko stało się jasne. Cześć, mako pako. Co dzisiaj robisz? Zastanawiam się, kto mi w nocy przykleił klocka do czoła. Co, ja mieszkam w akademiku? Co dzisiaj robisz? Maka paka. Wybierasz się do ogrodu? Hej, hej, dlaczego słowa maka paka oznaczają nagle wybieram się do ogrodu? Maka paka. Wybierasz się do ogrodu? Cześć, mako pako. Co dzisiaj robisz? Maka paka. Wybierasz się do ogrodu? Nie, po prostu bardzo dziwnym głosem powiedziałem, jak mam na imię. Aha. A co dzisiaj robisz? Maka paka! Wybierasz się do ogrodu? Ty jesteś jakimś idiotą? Maka paka! Paka pang! To jego gąbka i mydło. Maka maka mu! Af, af! A to jest af, af. O gąbce i mydle coś słyszałem, ale co to k***a jest af, af? Af, af. Jakiś dziwny zbiornik przymocowany do rowerka. Może bidon? Sridon. Af, af. Ojej! Kamienie! Maka paka! Maka paka zaraz umyje kamienie. O co chodzi w tej bajce? Obsrany kosmita chodzi do ogrodu, żeby nawalać na wuwuzeli i myć kamienie? I się potem wszyscy dziwią, że coraz młodsi sięgają po narkotyki. Maka paka zaraz umyje kamienie. Teraz maka paka wysuszy kamienie swoim af-afem. Af-af to jest suszarka? Dlaczego trąbka jest trąbką, gąbka jest gąbką, mydełko jest mydełkiem, a suszarkę nazwano af-af? To tak jakbym miał troje dzieci i nazwał je Ania, Kasia i... Właściwie w dupie mam słowotwórstwo. Dlaczego ten psychopata myje kamienie? Trzeci. Jaki ładny stosik. Jaki ładny stosik! Trzy umyte i wysuszone af-afem kamienie. To się może nie podobać tylko największym hejterom. Jaki ładny stosik. Ludzie z gustem, klikajcie łapkę w górę za ten piękny stosik, zróbcie sobie z nim zdjęcie i postawcie na półce, bo to jest coś pięknego. Pięknego. Hmm.
Coś takiego. Makapaka. Makapaka już ułożył te kamienie. Makapaka to robił, jak był najebany, już nie pamięta. Wiecie, jedni na imprezie wyrzucają mopa przez okno, drudzy rzygają do szuflad, a makapaka układa jeden kamień na drugim. Trzeci. Kiedy ma się 4 promile krwi w alkoholu, to pewnie ma to jakiś sens. Przez kolejne 3 minuty krążymy po ogrodzie z Maką Paką, aby wspólnie dojść do przerażających wniosków. Nie ma więcej kamieni, Makapako. Teraz trzeba będzie odstawić narkotyki i znaleźć prawdziwą pracę! Albo nie odstawiać i założyć kanał na YouTubie. Którędy do domu? Ojej, Makapako. Chyba zabłądziłeś. Nie bój się, z takim ryjem nikt cię nie porwie, a już na pewno nie zgwałci. To samo powiedziałem wczoraj twojej dziewczynie, jak ona mnie wychodziła boja! Ej, to też na mnie wrzuta wyszła. Mogę porozmawiać ze scenarzystą? Co to za dźwięk? Pinky Pong! I wszyscy przyjaciele Makipaki. Przyjaciele Makipaki to też narkusy bez roboty? Całymi dniami szukają swojego kumpla, który odleciał tak mocno, że nagle odnajdują go w środku lasu? Jakbym był znów na studiach. Ruszaj za Pinky Pongiem. Ruszaj za Pinky Pongiem? No to już jest hamowa, mogliby go chociaż podrzucić. O, tam jest! Stary, co ty robisz? Nie wiem, ale zabierzcie mnie stąd. Dobra, ruszaj za Pinky Pongiem. Nie podrzucicie mnie? Nie oglądałeś Makipaki? Zap***aj za Pinky Pongiem! Hej, to ja! Nigdy więcej nie biorę LSD przed kręceniem, słowo harcerza. Hartuję! Dalej będę brał, bo widzę rzeczy nie z tej ziemi. Beyoncé w wersji psychodelicznej, wychudzonego ludzika Michelin, przepraszam, uśmiechnięte słoneczko, uśmiechniętą różową gruszkę w kwiatki i 3 lesbijki z kosmosu. Po piosence wszyscy szykują się do spania. Dobranoc, Upsy Daisy. Dlaczego psychodeliczna Beyoncé śpi pod gołym niebem? Przecież ona jest gwiazdą muzyki rozrywkowej, a nie hipisem. Makapaka jest już zmęczony przygodami całego dnia, dlatego bierze swojego ulubionego misia, oczywiście mówiąc miś, mam na myśli obsikany kamień, i kładzie się do łóżeczka. Teraz posłucha bajki na dobranoc. Makapaka. Którędy do domu, Makapako? Leci Pinky Pong. Makapaka ruszył za nim i znalazł drogę do domu. Bajka na dobranoc opowiada dokładnie o tym, co stało się w ciągu dnia? To chyba trochę schizowe, nie sądzicie? A teraz, mały niekryty krytyku, przeczytam ci bajeczkę na dobranoc. Niesforny niekryty krytyk obudził się znów w samo południe, bo poprzedniego dnia zapił swój krzywy ryj. Do 14 oglądał pornosy, a potem zabrał się wreszcie do ciężkiej pracy. A nie, przepraszam, niekryty krytyk jest jebanym leserem i całymi dniami tylko udaje, że coś robi. Wieczorem dla odmiany pooglądał jakieś debilne filmiki na YouTubie o kolesiach, którzy w każdym odcinku robią bekon i piją whisky, a potem poszedł spać do łóżeczka. Nawet się świnia nie umył. A teraz dobranoc. To już koniec naszej przygody w obsikanym... To już koniec naszej przygody w dobranocnym ogrodzie. Dzięki tej bajce wiemy, że nie ma nic ładniejszego niż stosik ładnie ułożonych, umytych i wysuszonych afem kamieni. Potrafimy także znaleźć drogę do domu. A co to jest? Dobranocny ogród to najlepsza bajka dla dzieci, a ty się z niej bezczelnie naśmiewasz? Musisz ponieść najcięższą z kar! To znaczy? Kopa! Na boju! Wczoraj kochałem!
zamówienia parafialne! Po pierwsze, pytacie mnie co z obiecanymi niekrytymi kartunami. Mam obecnie sporo pracy, te pornosy między 12 a 14 same się nie obejrzą. Ale projekt się rozwija i gwarantuję, że warto czekać. Możecie ten kanał zasubskrybować tutaj. Po drugie, imię dla kukiełki i zwycięzca konkursu zostaną podane przy najbliższym odcinku z kukiełką, czyli... wkrótce. I po trzecie, pytacie mnie, kto oprócz mnie robi te filmy. Dzisiaj specjalnie dla was przedstawię wszystkie 10 osób, czyli całą moją ekipę. Poznajcie ich. Maciek, w tym musi być więcej pasji, więcej życia, więcej naleśników! To samo powiedziałem wczoraj twojej dziewczynie, jak ode mnie wychodziła buja. Nawet się nie zorientuję, że to na niego wrzuta. Kretyn. Panowie, to miało być na wczoraj gotowe, na wczoraj! Już dostaję mail od hejterów, że zaczęli konkurencję hejtować. No postarajmy się! No zaraz przyjadę na plan, ważne spotkanie mam. No. No i broni ten strzał! Świetna interwencja! Jezu, ile tu okienek! Jak to było? Ctrl C, Ctrl V? A nie, to do pracy magisterskiej. Jezu, ile tu przycisków, jak to było? To nie... O, tu, rek, czerwony, dobra. Kręcimy! A może dodamy trochę odgłosów szczekania? Chłopaki, dzisiaj mamy znowu whisky i bułkę. Perspom. Panowie, tu jest ciągle za ciemno, za ciemno! O, już w miarę coś widać. Czy z góry by się przydało? Maciek, ty musisz do nich z przekonaniem mówić. Kupujcie moje koszulki, bo są zajebiste. Kupujcie, kupujcie moje koszulki. Bo jak nie powiesz, że są zajebiste, żeby kupowali, to nie będą kupowali. Co my wtedy zrobimy? Cateringowiec znowu Daniesa na obiad kupił. Mają kupować koszulki, bo są zajebiste. No to chyba znacie już wszystkich. Aha, jeszcze jedno. Kocham was, bo dzięki wam mogę robić to, co robię. A uwielbiam to robić. Dzięki. I na koniec pytanie dla was. Otwieracie oczy i widzicie dookoła las. Co robicie? Piszcie.